Chciałbyś na gwałt rozwiać piękną legendę o sobie? Zdaje mi się, że ci zależy na tym, bym o tobie myślała jako innych. A jak? Jako zwykłym samczem po Doskonaleś to powiedziała. A mnie nie tak łatwo w pole wywieźć. Tyś jednym z najpiękniejszych okazów lotra, jakiego widziałam. Słodki, przylepny, przebiegły lotr. Dlatego tak gwałtownie pragnę cię poznać. Gotowałam ci nawet wyznanie miłości zrobić, ale jeszcze nie dziś. O, nie masz wyobrażenia, jaką przyjemność mi sprawiało, gdym cię raz przez salą godzinę obserwowała jakieś w Twoją pajęczą siatkę, zwabial jakąś młodą dziewczynę. To było szedef sztuki uwodzenia jak nieśmiało na sam przód do ciebie podeszła, z jakim spokojem szacunkiem, a równocześnie lekkim odcieniem zażyłości, wplątaleś ją w rozmowę, z jaką natężoną uwagą słuchaleś jej nieśmialych jeszcze słów, jak przyjaźnie, po bratersku podsadzaleś ją na drabinę prowadzącą na twoje zawrotne szczyty. Ani nie wiedziała, kiedy nie spostrzegła się, a już przysięgala na wszystko, co się jej powiedział. Powtarzała Twoje myśli i słowa, nie miała ani chwili czasu opamiętać się. Mogłabym przysiąc, że jeszcze tej samej nocy znalazła się w Twoim pokoju, święcie przekonana, że spełnia jakiś piękny, bohaterski czyn, dumna że z nieśmialej, głupiej gąski przecież gnęła się w wolną, swobodną kobietę. Z pogardą patrzyła na dawne dziecinne przesądy, staroświeckie lachmanki, w które mamusia czy też ciocia jej duszyczkę przybrali. A nad ranem, och, jak dokładnie ci widzę, ziewnoleś spojrzałeś na nią obojętnym wzrokiem trochę drwiącego, poplażliwego współczucia. Biedna, skrwawiona gołębica. A co, czy nie tak było? Trochę dłużej się przeciągnęło, ale w ogólnym zarysie mniej więcej zgadza się z rzeczywistością, tylko to ze współczuciem się nie zgadza. Byłem przeświadczony, żem wyrządził jej wielką przysługę, żem obudził w niej kobietę. Dotychczas była jakoś tam poczwarką, głupim podlotkiem, który pachnie bulką posmarowaną świeżym masłem, a tu nagle przez jedną noc narodziła się w niej kobieta. Inna zaś rzecz, że nie doceniła ważności mojej przysługi. Pomyśl tylko, na drugi dzień rozpoczęła się tragedia. No, ale dajmy temu spokój. Kiedyś to mnie bawiło, dziś mnie piekielnie nudzi, ale z tym wszystkim nie rozumiem, dlaczego ja mam być lotrem. Na piękniejszy i więcej zaszczytny przydomek nie mogłabym się zdobyć. No chyba, że tak. Jeżeli człowiek, który dużo daje, a raz po raz coś bierze, jest lotrem, to jestem nim rzeczywiście. Spojrzała na niego pogardliwie. Wstydź się, poczynasz się bronić. Ja zmierzał się trochę. No, no, gdyby cię tak przeświecić promieniem rentgena, znalazłaby się jeszcze na lewym boku czarna plama. — Ochwala Bogu, że się kurczy. Z dnia na dzień mniejsza i mniejsza. Pochylila się nagle ku niemu i mówiła cichym szeptem. — Myślisz, że mnie zauważyła niewidzialnego, prawie podskórnego dreszczu na twojej twarzy, gdym ci Górskiego wspomniala. Był przygotowany, że znowu do tego nawróci. — Pomyliłaś się. Przykre mi jest wspomnienie jego o tyle, że ustawicznie jestem na siebie wściekły, iż nie umiałem, a raczej zaniedbałem, wyzyskać jego mózgu. Mózg jego był niezmiernie ciekawy, choć więcej jeszcze laurowy i ciemny niż Norwida. — No, a twoja Lusia? — uśmiechnął się cicho. — Lusia, Lusia. I na to pytanie był przygotowany, jednak, gdy nagle to imię posłyszał, uczuł we wnętrzu drżenie. Usia powtórzył, to rozdział sam dla siebie, ale już zamknięty. Wczoraj was widziałam nigdy serdeczniej i bliżej. I dziwnie właśnie w tak krótkim czasie po pogrzebie górskiego widziałam ją wtedy, jak się skryła na cmentarzu za drzewem i zanosiła się od placzu. Bardzo możliwe, jej dusza zachwaszczona sentymentem, w żaden sposób tego wyplenić nie mogłem. Pewno wcale nad śmiercią górskiego nie plakala, rozczulala się po prostu sama nad sobą. Dlaczego? A widocznie nie może się z tym pogodzić, co ty we mnie pięknem nazywasz. Śnią się jej jeszcze kwitnące pola rodzinnej wioski, kościołek na górze, siwe włosy tatusia, troska na twarz mamusio. A wtedy zrozumiesz, dlaczego Lusia plakala na pogrzebie górskiego. Podniecił się nagle. Tyleś mi mówiła o mnie. Pozwól, że ja o tobie coś powiem. Ty, zdajesz się, nie być wcale kobietą, jeżeli Lucy nie rozumiesz. Duszyczka młodej dziewczyny, żądna niezwykłych wrażeń, niesłychanych przygód, chętna do przewrotów, rewolucji, rozszarpywania kajdan. Imponuje jej siła, moc, odwaga, nęci ją lotrostwo i nonszalancja, z jaką się prawa depcze, a niekiedy zbrodnia sama. Ale nie za długo przychodzi reakcja ciężki kacenjamer jamer i wtedy na wszystkich rejestrach jej duszy rozbrzmiewa boleściwa modlitwa dziewicy nie nie, ty całkiem nie jesteś kobietą umilk nagle zaczaił się patrzył na nią i raz po raz rozglądał się dokoła karska sala przez długą slomkę drugi już absynt stała się bardzo poważną i nie spuszczała go z oczu ogarnął go niezrozumiały niepokój Karska roześmiała się nagle suchym, złym śmiechem, a więc jednym słowem Lusia wymyka się, czy też wymknęła się spod twojej władzy i to cię wścieka, wycedziła to zwolna, nie wyjmując słomki z ust. O malu coła byłaby w sedno trafila, pomyślał Bielecki. Ale tak już zdołał się opanować, że go niczym zaskoczyć nie mogła. Z głęboką rozkoszą wyczułem w tym, coś teraz powiedziała, odcień zazdrości. Spojrzała na niego z gniewnym pytaniem, ale w tej chwili spoważniała jej twarz. Słuchaj, ty i ja, tak, może ci to obojętne, ale my należymy do siebie, chcąc nie chcąc, więc ty i ja nie potrzebujemy się bawić w kota i mysz. Mówmy z sobą otwarcie. I on spoważniał. Niczego tak nie pragnę, jak szczerości wzajemnej. Łusia ci się z rąk wymknęła. Zdaje mi się, i to ci nie na rękę? A mylisz się, to by mnie nic nie obchodziło. Więc co, za dużo wie o tobie? Miał wrażenie głębokiego wyzwolenia, jakby się coś boleśnie naprężonego w nim rozprzęgło. Skinął głową. Znowu milczenie. No i co z tego? Odrzuciła nagle hardoglowę w tył, wlepila w niego oczy. Bielecki ujrzał jasnowidzący portret Borsuka. Co z tego? Powtarzała. Czy tobie, Bieleckiemu, tak trudno wymóc na kimś, by milczał? E, już głęboko nad tym pomyślałem. Roziskrzyły się jej oczy, schwyciła go za rękę. Czemu się wahasz? Spojrzał na nią prawie nienawistnie i nic nie odpowiedział. Mam jeszcze czas, rzekł po długiej chwili. I mylisz się, jeżeli myślisz, że mógłbym się przed czymś zawahać. To nie to. Wszystko, co robię, musi być czystą i rzetelną robotą. Tylko partacze robią coś na oślep i palą na panewce. Dawno już z sobą żyjecie? A już parę miesięcy. Roześmiali się oboje. Szkoda czasu, wzdrgnęła pogardliwie ramionami. Istotnie, trzeba się z tego otrząsnąć, zanim zbytnio pocznie ciążyć, powiedział zamyślony. Czasem i najzręczniejszy, i najbezwzględniejszy może się zabiklać. Tamten ich obóz bardzo silny, mają konfesjonale i kazalnicę, opinie publiczne i więzienia, sila złego na jednego. No ale ja teraz muszę pójść, spojrzała na zegarek. A dokąd idziesz? Do domu. Sama mieszkasz? No a z kim? Weź mnie z sobą. Po co? Zbyt poważny obrót wzięła w końcu nasza rozmowa, by nam się chciało w czulsze struny uderzać. Bo o to ci chodziło, prawda? Roześmiał się. To już u ciebie pogromco serc niewieścich stało się prawie odruchem. Poczekaj, mamy jeszcze czas. A ty dokąd zapinała rękawiczki. Ja jeszcze wstąpię po drodze, gdzie się moi wyznawcy, wierna moja gmina, gromadzi. Trzeba, trzeba zajrzeć do mojej owczarni. Wyszli na ulicę, skinęła na dorożkę i wsiadła. Jutro o tym samym czasie może tu się spotkamy, może cię do siebie zaproszę, nie wiem jeszcze. Do widzenia.